Szczęść Boże, coś Wam powiem. Podstawowe pytanie każdego człowieka brzmi, jak żyć? To znaczy, co mam w życiu robić, żeby go nie zmarnować? Tylko nie chodzi o życie zwykłe, szare, ale o dobre życie. Nauczycielu, co dobrego mam czynić? W tym pytaniu wydaje się, że jest jakiś zgrzyt, bo przecież każdy dobry czyn ma swoją wartość. A może nie każde dobro jest dobre? Może trzeba rozróżnić dobro moralne od tego, co jest tylko wartością dla mnie? Właśnie w odpowiedzi Jezusa słyszymy to, z czym nie mógł się pogodzić młodzieniec. Bądź dobry. To znaczy, nie myśl tylko o sobie. Zauważ wokół siebie ludzi, którzy potrzebują Twojego wsparcia. Czasem Twoich pieniędzy, czasu, obecności. Idź, sprzedaj co masz i rozdaj ubogim. Nie stać nas często na taki gest. Dać coś od siebie. My wolimy zbierać i gromadzić, a nie rozdawać i marnować. Dziś bycie dobrym może się wydawać niemożliwe, bo dając jedną rzecz, zaraz zjawiają się kolejni potrzebujący, a my boimy się tego. Życie wieczne z Bogiem nie wymaga nadzwyczajnych rzeczy. Młodzieniec z Ewangelii bierze odpowiedzialność za życie doczesne i przyszłe. On już wie, że czyniąc dobro, pracuje na wieczność. Okazuje się także, że można przestrzegać przykazań, a nawet dojść w tym do doskonałości i pozostać smutnym. Pozostać samemu. Nie przyjąć propozycji Jezusa, żeby z Nim iść dalej przez życie. Często jest to tak, że spotykając się z Jezusem, nie zwracamy uwagi na to, co On chce nam powiedzieć, ale skupiamy się na sobie. Warto więc zadać sobie kolejne pytanie, co jest moim źródłem radości i smutku, a także o to, co jest moim bogactwem, które stawiam wyżej niż relacje z Bogiem. Dzisiejsza Ewangelia w jakiś sposób przyczyniła się do rozwoju życia duchowego w Kościele. Wskazuje dwie drogi. Pierwsza jest drogą dla wszystkich, mówiąca o zachowywaniu przykazań, by dojść do życia wiecznego. Druga jest już drogą dla wybranych, którzy zostawiają wszystko swoje, a siebie oddają Chrystusowi. Mowa tu o zakonnikach. Tylko ta druga droga może przerażać swoim ciężarem. Dlatego ów młodzieniec odszedł w sobie znanym kierunku. Jego zbytnie przywiązanie do dóbr stało się jego kulą u nogi, która nie pozwoliła mu kierować swych kroków za Jezusem. Zobaczmy, że samo zachowywanie przykazań może być dla nas nie do przeskoczenia. Wydaje nam się, i tak też jesteśmy postrzegani, że wszystko jest w porządku. Nikogo nie zabiłem, nie okradłem, szanuję innych, szanuję Pana Boga, ale takiemu człowiekowi trudniej jest się nawrócić niż wielkiemu grzesznikowi. Bo ciągle widzi porządek, więc o co chodzi? Jezus spojrzał na tego człowieka z miłością, tak jak patrzy na każdego z nas. Nie narzuca się. Podchodzi do każdego z wielkim zainteresowaniem i otwartością. Proponuje różne perspektywy na życie. I chce nas prowadzić przez drogę miłości. On chce, żeby nasze życie było życiem w miłości, czyli zanurzone w Nim. Znane jest powiedzenie, że kto pyta, nie błądzi. Tylko czy zawsze otrzymujemy odpowiedź taką, jakiej się spodziewaliśmy? No nie. Dlatego może zagościć smutek w naszym życiu. Musimy być gotowi, że nie każda odpowiedź będzie dla nas wygodna. To nie oznacza, że mam ją odrzucić. Ważne jest, czy jestem jako człowiek gotowy, by zrobić to, co powie mi Jezus. Z Panem Bogiem.